spojrzenia na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. I tak zaczynamy sobie już od przejścia do wykresów. Przypominam, że dzisiejsza aktualizacja jest we współpracy z giełdą Exmo, na której będziemy to przygotowywać wykresy. Jest to giełda spot i tam też te wykresy będą dla cen z giełdy Exmo zrobione. Jednak zanim tam przejdziemy, zaczynamy od Crypto Market Cap i dominacji Bitcoina. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, będąc w tym punkcie, strefa wyznaczona od dłuższego czasu, stąd spodziewałem się zejścia. Wyznaczyliśmy poziom 52,31. No i w dalszym ciągu dla mnie ten poziom jest aktualny. Patrząc na to, co się dzieje, to możemy nawet dotrzeć tutaj w te rejony, także tu może pojawić się jakieś odbicie, jakaś reakcja i wówczas zobaczymy zejście jeszcze jedno tutaj w okolice 51,70 i tu będę obserwował, co się dzieje. Te wzrosty na altcoinach, które mamy w dniu dzisiejszym, one ewidentnie wynikają tutaj z tego, że kapitał odpływa z Bitcoina, ta dominacja spada i widzimy wzrosty na Ethereum. Ogólnie cały rynek jest nadzielony po wczorajszych newsach związanych z ETF-ami. Mamy ten przyrost na wszystkich kryptowalutach. Czy to się utrzyma? Zobaczymy. Bitcoin stoi w miejscu. Także tutaj na Bitcoinie niewiele się zadziało. Niemniej jednak te ETF-y i ten napływ kapitału, który jest spodziewany, może pojawić się dzisiaj po południu, ze względu na to, że właśnie po południu się na sesji amerykańskiej zacznie się handel właśnie tymi ETF-ami. Także zobaczymy, co to nam przyniesie. Warto zwrócić na to uwagę i przygotować się też na to. Widzimy na ten moment, że Ethereum jest mocno pompowane ze względu na to, że następny ETF, który jest spodziewany, no to będzie właśnie na Ethereum przez BlackRocka zgłoszony. No i teraz myślę, że to Ethereum może być pompowane, tak? Wczoraj powybijaliśmy wszystkie poziomy oporu, ale do tego sobie przejdziemy za chwilę. Tutaj mamy Total Market Cap. Jeżeli wybijemy ten poziom 1,72, następny przystanek 1,784 i 1,8691, te poziomy mogą zostać zaliczone, jeżeli ten napływ kapitału na ETF-ach, te ETF-y będą cieszyły się takim zainteresowaniem, jak wszyscy mówią, no to zobaczymy tutaj ten napływ tego kapitału i wówczas wzrosty na cenie Bitcoina jak najbardziej możliwe. Gdyby ten napływ się nie pojawił jednak, no to możemy zobaczyć też wyprzedaż na Bitcoinie i zejście ceny, odpływ tego kapitału i tutaj przetestowanie tych poziomów, o których wczoraj sobie rozmawialiśmy. Tutaj na indeksie dolara, moment, tutaj te fair value gapy zostają, fair value CME gapy zostają do wypełnienia tak jak były. Ja osobiście czekam na uspokojenie się rynku, na zejście tutaj w te rejony, przetestowanie ponowne tego dołka, wybicie go nawet. Także okolice 43 800, 43 900 tutaj jak najbardziej mogłyby mieć sens. Natomiast no raczej rynek też oczekuje na to, co dzisiaj się będzie działo po południu. Na CPI, tak? Mamy ogłoszenie ze Stanów Zjednoczonych i bezrobotnych, także to tam też nam pokaże to, co się zadzieje z dolarem amerykańskim. No ale do tego to bardziej jest związane z rynkami tradycyjnymi. Ostatnio widzieliśmy, że nie ma to zbyt dużego wpływu już na rynki kryptowalut, to, co się dzieje właśnie na rynkach tradycyjnych. Wiadomo, że indeksy idą do góry, wszystko idzie do góry, no to Bitcoin też idzie do góry. Ta korelacja, jaka jest, hype wokół ETF-u był tak ogromny, że tutaj
Każdy oczekiwał bardzo dużego wzrostu, jak pojawił się ten ETF na Bitcoinie. Widzimy, że tego wzrostu nie było. Było podbicie w okolicach 48, ale to wszystko jest w granicach technicznych, które sobie wyznaczaliśmy wcześniej, tak? Mamy poziomy, które nie zostały wybite. No, pierwszy poziom oporu 48, 451. Wszyscy mówili, że jeżeli tu zatwierdzony ETF, no to wielka zielona świeca. Na razie tej świecy nie widać. Poziomy, które są oporem wynikające z szerokich mierzeń tam tygodniowych, one dalej są 48-400. Tutaj jak najbardziej ten poziom jest aktualny i myślę, że no dojście tutaj jak najbardziej ma sens. Możemy podnieść tutaj ta korekta, widzimy, że została zrobiona. Kolejny raz na tej świecy, tak jak zejdziemy na niższe interwały, to będziemy widzieli, że ta korekta była tutaj zrobiona. Czy teraz ją powtórzymy i dojdziemy do poziomu 42 400? Zobaczymy. Ja obserwuję to, co dzieje się na Bitcoinie. Te profity też mam poustawiane 48-51. Pierwsze już zostały zaciągowane na tym fałszywym wybiciu i będę obserwował, co się będzie działo dalej na Bitcoinie. Dla mnie to 0,61 jest dalej aktualnym, mocnym poziomem. Mówię tutaj o 0,61 całego tego ruchu spadkowego, który się odbył. I właśnie to wypada 48,600. Tutaj przesunę tą linię 48,648. Zależy na jakiej giełdzie sobie pomierzymy. Także tutaj ten poziom z interwału tygodniowego jest dla mnie do zaciągowania. Nie dotarliśmy tam, cena się odbiła wcześniej. Natomiast tutaj jeszcze dokładając jedno mierzenie tej korekty, zaciągowaliśmy 161 na 47,474 i to jest też poziom, który był dla mnie istotny na tej giełdzie. Na innych były to trochę inne poziomy, dlatego na giełdzie futures były to trochę wyższe poziomy i tam też to fałszywe wybicie miało miejsce i tam dotarło. Także ja osobiście oczekuję na Bitcoinie konsolidacji. Tutaj ważna strefa, która jeżeli zostanie utracona, no może pojawić się ta większa wyprzedaż, tak jak widzieliśmy, dwa strzały tutaj w tą linię na poziomie 47 800. I tutaj 44 600, przetestowanie tej górnej strefy, gdzie pojawiła się silna reakcja popytowa. Jedno, na co warto zwrócić uwagę, mamy dwa szczyty, wyższy, niższy, czyli jak gdyby zaczął budować się ten trend spadkowy. Mamy też niższe dołki, jest interwał 4-godzinowy po tym wybiciu przed zatwierdzeniem ETF-ów. No mamy taką korektę tutaj, jak gdyby przetestowany ten poziom konsolidacji, w którym widzimy, że ten test się odbył, także no, droga na północ jest jak gdyby otwarta, budują się te schody cenowe, niemniej jednak ja będę obserwował to, co się dzieje, bo uważam, że zejście tutaj do tych poziomów jest jak najbardziej realne. Jeżeli nie z tego miejsca, no to z tych 48. Ta większa korekta nam się na pewno pojawi. Te zrzuty tutaj i podbicia manipulacyjne, no wiadomo jak to jest przy newsach, tak trzeba uważać. Ja jednak patrzę z punktu widzenia technicznego. Tutaj mamy opór na tej żółtej linii, tutaj w tej strefie mamy wsparcie i to jest dla mnie pod kątem tradingowym wyznacznikiem tego, gdzie wchodzę, a gdzie wychodzę z pozycji. Przechodzimy sobie do Ethereum, bo Ethereum bardzo ładnie wczoraj wybiło tą górną linię trendu, a wynika to z tego właśnie, że kolejny ETF jest spodziewany na Etherze. I tutaj teraz cały hype może przenieść się właśnie na Ethereum. Mamy też spadek na dominacji Bitcoina, także ten kapitał z Bitcoina przechodzi do altcoinów. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, jak będziemy sobie na wykres Bitcoina do Ethereum, tam jesteśmy na dołkach, które są bronione. I Ethereum teraz może być lepszą inwestycją niż Bitcoin. Także był moment, kiedy się wychodziło z Bitcoina, z Ethereum do Bitcoina. Teraz powracamy
z Bitcoina do Ethereum, bo jest duże prawdopodobieństwo na to, że zaliczymy tutaj lepsze zyski niż na Bitcoinie. Tutaj na Ethereum wyznaczyliśmy ten target, fioletowa linia. Ja przypomnę z analizy kilka dni temu, było to wybicie z tego podwójnego dna tutaj, z tej formacji, którą tutaj mamy, wybicie z tego trójkąta. Także jeżeli mierzyliśmy sobie zasięg tutaj wybicia, który mieliśmy, no momencie, nie tą stronę, w poprzednim nagraniu to znajdziemy. Okej. Ten zasięg został zaliczony w tym momencie i tutaj mieliśmy kolejny target z wybicia z tego trójkąta, który również został osiągnięty i dotarliśmy również do strefy podażowej, którą wyznaczaliśmy z mierzeń FIBO. Także mamy zaliczony target wzrostowy z wybicia. No i również mamy zaliczony target 161 tej całej korekty. Także tutaj ta reakcja podażowa się pojawiła. Jeżeli wybijemy tą strefę, no to kolejny kierunek dla mnie, gdyby ta korekta już się tutaj zakończyła, to kolejny poziom, który ja będę obserwował, to jest 2700 tutaj, tak? To jest kolejny target, który możemy osiągnąć na Etherze, wynikający z mierzenia tej korekty. Niemniej jednak ta strefa podażowa może nam zrzucić cenę i gdyby tak się stało, no to pierwszym, najważniejszym punktem wsparcia jest poziom, który był silnym oporem tutaj, 2432 i przetestowanie tego poziomu jako poziomu, no tym razem wsparcia, tak? Widzimy, że tutaj było wybicie, powrót, retest i odbicie, natomiast teraz, jeżeli byśmy go potwierdzili jako wsparcie, no to jest szansa na dalsze wzrosty, jeżeli tutaj dojdziemy. Natomiast jeżeli, no ja będę tutaj na pewno pozycjonował się z pozycjami długimi pod ewentualne dalsze wzrosty. Obserwuję tą strefę, jeżeli ją wybijamy, no to kolejny target jest 2700. Na ten moment Cardano również bardzo ładnie odbiło. No wszystko jest związane z tym, że kapitał z altów przechodzi nam do, z Bitcoina przechodzi do altcoinów, tak, do Ethereum. No i tutaj mamy kolejne opory, tak. Jedna rzecz, która się tutaj rzuca, jeżeli miałby to być ruch korekcyjny do całego tego impulsu spadkowego, który tutaj mieliśmy, można sobie zmierzyć ten ruch jako ruch trójfalowy i widzimy, że no, pojawiła się tutaj reakcja. Niemniej jednak na wsparciu, które mamy wyznaczone, jest próba wyjścia górą. No i wówczas te targety 63, 64, 66 jak najbardziej realne tutaj na giełdzie EXMO. To są ceny, przypominam. XRP również odbija od wyznaczonej strefy. Tutaj również ta korekta 1 do 11 ma 0,59, 0,61. To są moje targety na ten moment. Pokonanie tego poziomu otworzy drogę do 0,63. Wybicie tego poziomu, no to jest tutaj dojście w okolice kolejnej linii kanałów na poziomie 0,66. Także tak to widzę na XRP, gdyby te wzrosty były kontynuowane. Niemniej jednak jesteśmy na oporach i tutaj te reakcje podażowe mogą nam się pojawić. Wszystko też zależy od tego, czy Bitcoin odbije i pójdzie do góry. Jeżeli tak, no to ta uwaga znowu wróci, jak gdyby do Bitcoina i altcoiny ten kapitał będą miały zabrane. Litecoin, jesteśmy w strefie podażowej, widzimy, że ona działa, trzyma cenę. Jej wybicie, no to są kolejne poziomy 78, 85, 80 dolarów. I tutaj taka decyzja rynku, jeżeli by się pojawiła, no to kolejny target 83, 86. To są moje strefy podażowe i take profity tutaj jak najbardziej będę realizował na rynku
Spot, przepraszam, futures. Tutaj również widzimy to, że ten korekta ABC nas trzyma. Widzimy reakcję podażową. No i zobaczymy, jeżeli to zostanie wybite, no to mamy szansę na dalsze ładne wzrosty. Niemniej jednak wszystko będzie zależało od tego, co się będzie działo na Bitcoinie. Kolejną kryptowalutą jest Ethereum Classic. Tutaj widzimy piękne wyjście górą i spodziewam się dojścia do tej strefy. Tu jest pierwsza strefa podażowa. Pierwsze wsparcie 27,63, strefa podażowa 31,11. I tutaj stąd zejścia niżej, przetestowania tych poziomów jak najbardziej jest realne. 24,38, wybicie tej strefy to jest kolejny target 35,59. Natomiast no ja jednak tutaj byłbym ostrożny z tymi wielkimi wzrostami, bo jeżeli Bitcoin się sypnie, oczekiwania inwestorów nie będą spełnione, pojawi się podaż na rynku, no to będziemy mieli dość duże zrzucenie ceny i możemy zobaczyć głębszą korektę. Także ostrożnie podchodzę do tego i będę obserwował, co się będzie działo dzisiaj po południu i jaki wpływ na rynek Bitcoina będzie miał ten ETF, czy pojawi się ten napływ kapitału, o którym mówimy, 72,40 jest w tej chwili. Jesteśmy ponad tą strefą, znaczy pod tą strefą jeszcze oporu 72,60 i wybicie 78,40. Zobaczymy, czy ten napływ kapitału nas dopchnie tutaj. Jeżeli tak, no to możemy zobaczyć podbicie na całym rynku kryptowalut. I wówczas Ethereum również wybije tą strefę, którą mamy zaznaczoną na Etherze jako strefę podażową. I wtedy naszym targetem będzie 2700. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Życzę udanego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia. A wszystkich zapraszam do przejrzenia sobie tego, co giełda Exmo oferuje oraz na nasz wieczorny webinar dzisiaj, także o godzinie 20 się spotykamy. Tam będzie analiza rynku przeprowadzona przez Sylwię i dużo innych materiałów szkoleniowych, które na pewno Wam się przydadzą. Także zapraszam wszystkich na godzinę 20 na webinar z naszej grupy. To wszystko. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek, każdy na rynku działa na własne ryzyko i odpowiedzialność.